W naszym studiu też skoczek. No prawie, bo udało mu się spełnić swoje dziecięce marzenie i stanąć na skoczni i nawet z niej skoczyć. Natomiast karierę późniejszą przerwała kontuzja. Nie udało się Markowi Klusowi zostać zawodnikiem, ale udało mu się stworzyć grę o skokach narciarskich. Pierwszą na świecie grę planszową. Coś niesamowitego. To jest prototyp, to co dzisiaj przyniosłeś. Tak. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, miło mi. Nam również. To jest prototyp. Prokopyp. I żeby pokazać Państwu, jaka jest wyjątkowa ta gra, to po raz pierwszy mamy na niej jakiś obiekt. Nie jest płaska zupełnie. I co więcej, tę skocznię musimy sami zamontować, tak? Tak, 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 to prawda. I naprawdę będziemy skakać? Na pewno będziemy skakać. Będziemy trenować skoczka, będziemy skakać, będziemy oceniać styl skoków. Jest tu losowy wiatr. Wszystko jak na skoczni. To od czego się taką grę rozpoczyna? Trzeba wylosować skoczka czy flagę państwa, które będziemy reprezentować? Tak, najpierw sobie wybieramy kartę gracza, gdzie są wszystkie nasze podstawowe parametry. Do tego zbieramy potem flagę narodową. Flagę. Wybieramy, każdy sobie wybiera flagę. No i również wybieramy flagę skoczni, na której skaczemy. Wybieramy polską flagę, będziemy w Polsce skakać. Jesteśmy na Wielkiej Krokwi. Jesteśmy na Wielkiej Krokwi albo na skoczni Adama Małysza, jak kto woli. No i następnie wybieramy wielkość skoczni, to znaczy mamy tu skocznię K120, K90 i K200, skocznia do lotów, więc można fajnie poskakać. Nasz zawodnik bierze udział w różnego rodzaju treningach. Żeby daleko skakać, no to trzeba go wcześniej przygotować. Musi iść na siłownię, musi się dobrze odżywiać, musi się dobrze wysypiać. To są też parametry, które wchodzą w skład tej rozgrywki. Tak, tak. Ten trening odbywa się za pomocą zbierania kart. Jak już pan powiedział, zbieramy właściwości tego skoczka, zbieramy na przykład psychikę skoczka, bo on musi mieć pewną psychikę. Zbieramy jego prędkość, zbieramy technikę, ale zbieramy również wyposażenie, bo im lepsze wyposażenie mamy, narty, buty, kask, to uzyskujemy lepsze rezultaty do podstawy naszej długości skoków. Mówiliśmy, Marku, że to jest prototyp. Czy będziemy mieli szansę kiedyś w ogóle w tę grę zagrać? Czy jest szansa, że ona zostanie wyprodukowana tak, że można było ją kupić? No, miejmy nadzieję, że tak. Na razie szukamy jakichś finansów szukamy, żeby wydać tę grę. Więc jest też kampania Kickstarter, gdzie staramy się uzbierać jakieś pieniądze na wydanie tej gry. A zawodnicy już grali w tę grę? Ktoś, kto skacze, rzeczywiście zagrał w planszówkę i powiedział: wow, to jest prawie tak, jakbym stał u progu skoczni? Tak, właśnie od nich zacząłem promować tą grę, bo kto najlepiej oceni to niż sami skoczkowie albo jakiś człowiek, który jest skokami związany. Grał Paweł Wąsek. Chciałbym mu podziękować za to, że zrobił sobie czas. Grali czescy zawodnicy. I podobało im się? I podobało im się. Grał też pan Marek Siderek, dyrektor sportowy PZN-u. Też bardzo fajnie ocenił tę grę. Przetestowana jest. Super. Przetestowana. Teraz tylko, żeby ją wydać, no i żeby ludzie mogli się cieszyć. Marek, ty jesteś Polakiem czy Czechem? Ja jestem Czechem. Urodziłem się w Czechach, ale mieszkam za Olzą, na Zaolziu. Więc uczęszczałem do czeskiej szkoły z polskim językiem nauczania. Więc choć jestem Czechem, to po polsku mam czyli nadzieję, jesteś bardzo nasz. Czyli jesteś nasz. Tak, jestem wasz. Tak. Życzymy ci, Marku, żeby gra została wydana i żeby ludzie mogli sobie poskakać w domu i cieszyć się taką wspaniałą zabawą. Gratulujemy ci pomysłu. Dziękuję. Podziwiamy twoją pasję, bo przygotowanie takiej gry to na pewno nie był tydzień ani dwa, tylko długo nad tym przemyślane. Tak. Wszystkiego dobrego życzymy. Mogę sobie skoczyć? Czekaj. Na pewno. Jak go będzie skakał. Będzie. Ty, widziałaś?
Przeskoczyłem skocznik. No nie, nie przeskoczyłeś. Oszukujesz. Ale prawie. Myślę, że nigdy bym się nie odważył skoczyć na nartach z prawdziwej skoczni, a tutaj proszę bardzo, każdy może w domu popróbować, jeśli ta gra zostanie wydana. A my teraz popróbujemy, co słychać od Diany Kautz i jaka pogoda nas spotka w najbliższych dniach, bo podobno zima ma nam dać do pieca.